Dobrze, mam nadzieję, że mi się to za bardzo sprzęgać nie będzie. Czy ktoś zna kroki do prawo choro? A, jeszcze nie. Dobra. No więc, żeby mnie było widać, to ja na razie tutaj zaryzykuję to, żeby przynajmniej pokazać kroki. Nie o to chodzi, że tak chcę się wywyższyć, tylko tu będzie lepiej widać. No tak. Odkryłeś mi. A więc tak, zaczynamy prawą nogą w prawą stronę. No to rebeczkę może. Tak, a więc teraz przychodzi ten moment, w którym niestety muszę się do was odwrócić. To jest pierwszy i ostatni moment, bo tak będzie prościej. Nie, właśnie, no to zresztą dobra. A więc tak, patrzcie tylko na moje nogi, proszę. Dobra, uwaga, zaczynamy którą nogą? W którą stronę? A skąd wiecie, bo tego jeszcze nie powiedziałem. Dobra, żartowałem, okej, okay. Jesteście czujni, o to chodzi. A więc prawa, lewa, prawa, lewa. Lewa, prawa. Przepraszam, ale z czego? Mówiłem, że nie będzie trudne. A więc jeszcze raz. Uwaga. Tak, tak, ale to nie jest serbski taniec Karolu, bo Karol mówi, że... No, zresztą nieważne. Bo to jest... Nie, to jest ważne, tylko to, co mówi Karol, to akurat nie wszyscy słyszą, a ja odpowiadam przez mikrofon, nie wszyscy słyszą odpowiedzi. A więc już więcej ci nie będę odpowiadał z całym szacunkiem. Zaczynamy prawą nogą w prawą stronę. Prawa, lewa, prawa. Lewa, lewa, prawa. Dobra. Więc uwaga. Jak wam idzie? Na razie zapominamy o rękach, na razie zapominamy o wszystkim. Tańce są chorowodowe. Tutaj chyba trzeba będzie ze 300 chorowodów stworzyć. No ale cóż, spróbujemy. A więc uwaga, jeszcze raz, pełna koncentracja. Ja odliczę 3, 4 i wtedy będę tańczył, dobra? A więc 3, może tak, na razie się tylko patrzcie. Okej. Okay. Bo z tego co widzę, Oliwier ma smutną minę, a to znaczy, że ja tu jeszcze parę minut postoję. A więc patrzcie się tylko i na moje nogi. Uwaga, 3, 4, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. No i jak się czujecie z tym? Normalnie prawo choro, super. Dobra, a więc mi jest tu bardzo niewygodnie, dlatego robię takie małe te kroczki. A więc teraz zejdę już tutaj do was. Czyli czy wszyscy ci, którzy są w drugim, trzecim, czwartym i piętnastym rzędzie widzieli już to, tak? Super. A więc jeszcze raz, tym razem już z poziomu tego odpowiedniego. Zaczynamy jeszcze raz. Spróbujcie teraz już też tańczyć. 3, 4. Prawa, lewa, prawa, lewa. Lewa, prawa. No z tego, co ja tu widzę, to super jest. Prawie jak szkoła Iwony Pawlowicz. No, nie słyszę. Prawie jak szkoła Iwony Pawlowicz. Aha, no tak, 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 tak. Niech będzie. A więc jak się czujecie z tym tańcem? Dobrze się czujecie. Dobra, no to teraz druga rzecz. Dobra, jeszcze pytanie. Nie, nie, ręce dopiero później. Ręce dopiero później. Na razie teraz musimy wymyśleć, jakby to zrobić sprytnie, żebyśmy wszyscy dali radę złapać się za ręce. No tu jest tyle... Tu trzeba będzie zrobić rzeczywiście chyba tak, że... Nie, to musimy zrobić w takim razie wężyk. A więc... Nie, 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 nie. Bo ci, co tam nie tańczą... Właściwie, czy są jakieś osoby, które nie tańczą tutaj z nami? Nie ma. A w takim razie, skoro nie ma, to może i tak. Nie powinno takich być. Jeżeli tacy są, to zapraszamy tutaj do nas, bo jeszcze takiego tłumu tańczącego... No nie, raz w Poznaniu się coś takiego zdarzyło, ale to był przypadek zupełnie. A więc teraz tak. Co drugi rząd musimy się odwracać. Co drugi rząd odwróćmy się i złapiemy się za brzegi, za ręce, tak żebyśmy... Wtedy nam się to uda. Dobra. Nie, nie, nie. Pierwszy rząd przodem. Pierwszy rząd przodem. I złapcie krańcowo. Jezus Maria, no jak ma... Na weselu żeście nigdy nie byli. No generalnie ta osoba, która jest ostatnia... Tyszyna. Tyszyna Moli. Czyli tak. Czyli tak. Fajnie nam się tutaj rozmawia. Po koncercie będzie też fajnie pogadać. Ale teraz zróbmy to prawo choro, bo rzeczywiście mamy tutaj problem z miejscem. A więc, co drugi rząd, osoba ostatnia w rzędzie, to jest osoba pierwsza, to jest osoba ostatnia w rzędzie. Osoba ostatnia w rzędzie jest odpowiedzialna za to, żeby złapać pierwszą osobę z następnego rzędu, żeby ten chorowód mógł się stworzyć. Za rękę. Tak jest. Dobra, no to teraz złapcie się wszyscy za ręce i podnieście te ręce połączone do góry.
Jak to widać z góry? Jest super. Dobra, no więc skoro opanowaliście już podstawowy krok, to teraz spróbujmy go zatańczyć. Jak to nie ma kogo złapać za ręce? O, jak oni się połączyli? Ale oni nie mieli prawa się tak połączyć. Przepraszam bardzo, tu zaraz będzie interwencja. Nie, tutaj proszę się połączyć z tym rzędem, a tamten rząd połączy się z tamtym rzędem. Tak, tego pana, który taki jest zdziwiony, proszę o złapanie się z tym panem, który już... O. No i teraz już wszystko działa, przepraszam bardzo. A więc, skoro już się udało połączyć wszystkie rzędy, czy wszyscy, czy każdy ma, to w której to księdze Tytusa było, to już nie pamiętam, czy harcerz ma swojego partnera na końcu gałązki? No dobra, to nie zdradzajmy swojego wieku, a więc tak. 3, 4, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. Dobra, dobra. Ja tu widzę pierwszy rząd, że pierwszy rząd daje radę. Nie wiem, jak drugi rząd daje radę. Okej, dobra, dobra. A więc teraz zróbmy tak, że zatańczymy 3 razy ten krok podstawowy, bez zatrzymywania. Damy radę? Dobra. 3, 4. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. Hello, no o to właśnie chodzi. No dobra. Okej, udało się. Udało się. Nie wiem, jak tam u was z tyłu. Widzę uśmiechnięte twarze, to znaczy, że nawet jeżeli kroki się nie zgadzają, to zabawa jest. A więc nie, w lewą nie. W lewą się prawo choro nie tańczy. A więc teraz tak. A więc teraz muzyka. 3, 4. Nowy rok w Bułgarii tak wygląda. Jest na ogół taki ścisk, miejsca nie ma. Powiem tutaj wszystko coś.
No tak jeszcze nie było. 1, 2, 3, 4.